Zbieram żniwo tego. Szkoda, że moi bliscy dostali gdzieś tam baseballem w tył głowy, ale życzyłbym sobie tego. To takie myślenie życzeniowe, żeby Kamil Grabara jako piłkarz był postrzegany przez to, co robi na boisku. Nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą do bycia idolem czy wzorem dla dzieci. Jak przychodziłem do Kopenhagi i tak myślałem sobie, no dobra, jeżeli ja w wieku 20, nie wiem, 5-6 lat nie będę w lidze top 5, to znaczy, że ja nie jestem wystarczająco dobry, żeby grać w takich ligach. Bardzo, bardzo mało prawdopodobne jest to, że większe gówno mnie spotka i jest to naprawdę, nie zamieniłbym tego czasu na nic innego. Przyjechaliśmy na południe Portugalii do Kamila Grabary, kawał drogi, że nam się też chciało, żeby też porozmawiać o tym, co zaraz w Lidze Mistrzów, ale nie tylko. Dzień dobry, cześć Kamil. Witam. Przygotowujecie się tutaj właśnie do tych meczów z Manchesterem City. Tak chciałem zapytać w ogóle o twoje podejście. Czy jednak to jest tak, że jest mega zajawka, faza pucharowa Ligi Mistrzów, jedyny Polak obok lewego i oglądasz to City, przygotowujesz się, czy jednak tak znając właśnie ciebie, to raczej ze spokojem, po portugalsku kalma? No fajnie, że dodałeś, że już tylko dwóch Polaków. Mógłbym... Czy nie policzyłem Kuby Kiwiora, ale jego szanse na grę są małe. Nie wiem, mógłbym tak bardzo, bardzo asertywnie do tego podejść, ale nie, no wiadomo, jest to duże osiągnięcie dla klubu, dla każdego z osobna piłkarzy. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli w składzie kogokolwiek, kto na tym etapie rozgrywek jeszcze w Champions League grał, a nie tylko gdzieś tam partycypował z ławki albo z 20 miejsca w składzie, więc na pewno ogromne osiągnięcie. Całkowicie szczerze, no trochę szkoda, że City, bo graliśmy już z nimi rok temu, ale rok temu to tak naprawdę byliśmy tam chyba tylko po zdobycie doświadczenia w tym Champions League, tak żeby dostarczyć trochę punktów innym drużynom. W tym roku już tak, no nie chcę mówić, że na serio, ale w tym roku no wiedzieliśmy, z czym się to je i wyszliśmy z grupy. No nie ukrywam, że przy losowaniu mówię, no okej, możemy zagrać z każdym, byle nie z City, ale jak to w życiu bywa, no akurat dostaliśmy City. Akurat. No i co, no łatwo jest siedzieć i dywagować, czy jak wygrać City, jak z nimi grać, czy oni są lepsi, no to jest oczywistość, że są od nas lepsi, prawdopodobnie szybsi, drożsi, także no, można by wymieniać, no ale nasza w tym rola, żeby znaleźć jakieś ich słabości, bo każdy je ma. Inaczej, oni na pewno jakieś słabości mają, pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie je wykorzystać. No i na tym się to zamyka. Gdybyśmy w siebie nie wierzyli i nie chcieli grać, no to moglibyśmy im to walkowerem oddać i w ogóle wywiesić białą flagę i powiedzieć, słuchajcie, niech tam sobie Galatasaray czy Manchester United awansuje z tej grupy, niech sobie z nimi grają. Więc na pewno tak nie jest. Wierzymy w siebie, bo praktycznie tylko my możemy w siebie wierzyć i nikt inny pewnie w nas nie wierzy, więc w sumie całkiem fajna sytuacja. A co będzie, to zobaczymy. No tak, niewiele do przegrania, ale na przykład ten mecz z Bayernem, te dwa mecze i to, że graliście też City, to wam jakoś pomaga, żeby się przygotować do takiej ekipy, która, no tak jak powiedziałeś, pewnie nie ma dzisiaj już w piłce zespołu, który gra szybciej, który jest lepiej zorganizowany. Czy na pewno inaczej się gra, ja ze swojej perspektywy jestem w stanie powiedzieć, że na pewno inaczej się gra czwartą kolejkę Ligi Mistrzów na wyjeździe z Bayernem, czy z Borussią Dortmund, a inaczej się gra jedną ósmą finału z Manchesterem City czy z inną drużyną, więc dla mnie to coś nowego, nie wiem. Zgaduję, że pewnie, nie chcę mówić, że oni nas mogli zlekceważyć w tamtym roku, ale domyślam się, że raczej nie byli jacyś ultra przygotowani na to, że grałem z Kopenhagą. U siebie nas odprawili piątkę, w domu z nimi zremisowaliśmy, z lekkim wskazaniem na nas, więc wydaje mi się, że oni też troszeczkę bardziej poważnie powinni nas potraktować, a inaczej przynajmniej wydaje mi się, że zasługujemy na to, żeby zostać troszeczkę bardziej poważnie potraktowani, aniżeli rok temu. No i tyle, no. Mhm. Czy będziesz miał też okazję przypomnieć się Pepowi Guardioli, bo akurat tamte mecze dla ciebie były świetne, bo nawet jak dostałeś piątkę, no to jednak były rekordy interwencji w pojedynczym meczu, obronione karny, mnóstwo też wyjętych tych piłek, no jak Pep Guardiola po meczu mówi, że nie wie, czy chodziło o tę maskę, która ci tak pomagała, ale jednak, że bramkarz zrobił wrażenie, no to też duża rzecz. Znaczy wydaje mi się, że on po prostu z uprzejmości musiał kogoś wymienić, a że nie było kogo innego wymienić, to wymienił mnie, no ale okej, niech tak będzie. Coś tam połapałeś, nie mów, że się po takim meczu. To jest tak naprawdę bez znaczenia, jak ja siebie oceniam po takim meczu, co mi to da, że zagram fajny mecz, a przegramy 5-0, więc jakbym grał w tenisa, no to może inaczej bym spoglądał na swoje
na swój performance, jakbym grał sam, ale gram drużynowo, przegrałem 5-0, więc no nie będę próbował. Nie będę próbował sobie tego tłumaczyć, że zagrałem w sumie przyzwoicie, a to wina moich kolegów, więc nie na tym to polega. Okej, po 0-0 na pewno mogłem być zadowolony, no bo z tego co pamiętam, to było jakieś tam pierwsze czyste konto przeciwko City od X czasu, więc to jest coś fajnego, ale przy tym 5-0, no to kompletnie takie odczucia, no żenujący performance, przegrać 5-0 w Lidze Mistrzów, no wstyd. Ale wyciągnęliście z tego wnioski, to na pewno mityczne wnioski, bo... No tak, męska rozmowa się odbyła. Tak, trzeba było sobie powiedzieć te mocne słowa. Tak, mocne słowa, dokładnie, mocne słowa padły. Czy da się jakoś przygotować na grę właśnie z Haalandem i w ogóle z City? Na zasadzie realnie co możesz zrobić, czy jako też bramkarz przygotować, nie wiem, siedzisz, analizujesz jego technikę strzałów, no, co on robi? Nie, na pewno można się przygotować w mniejszym czy większym stopniu. No pytanie, czy ma to jakiekolwiek przełożenie na mecz? No, można się czegoś spodziewać, no ale z dobrymi piłkarzami, albo inaczej z genialnymi piłkarzami jest tak, że oni potrafią robić też inne rzeczy niż te, które robią na co dzień, więc nie wiem, wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba się skupić na sobie, aniżeli na przeciwniku, bo no bo summa summarum to jest najważniejsze, jak ja zagram w tym meczu. Moje interwencje czy podania moich kolegów się dużo nie zmienią na zasadzie tego, jak na przykład, nie wiem, Rodri podaje, czy Haaland strzela, no tak samo będę bronił, próbował obronić ten strzał, więc okej, fajnie, na pewno nie można być lekceważącym i trzeba odbębnić to swoje tam zadanie domowe i wiedzieć, co oni mniej więcej robią, ale tak naprawdę no, trzeba być po prostu w danym dniu dobrze przygotowanym i tyle. Mhm. Przed tobą ostatnie miesiące pożegnalne w Kopenhadze i widziałem taki też wpis w mediach społecznościowych, że czeka cię właśnie taka trasa pożegnalna na zasadzie po całej Danii, że jednak ci kibice, którym też dałeś się zapamiętać przez te lata, no też będą mieli okazję, żeby cię jakoś konkretnie pożegnać. Było też trochę takich głosów, że chyba oni będą za tobą tęsknić bardziej niż nawet kibice Kopenhagi, na zasadzie za taką postacią nielubianą też, która tak dała im się zapamiętać. Nie wiem, no na pewno jest jakiś powód, dla którego mnie nie lubią. Myślę, że ciężko im to przechodzi przez gardło, no ale po prostu jak ktoś jest dobry, to przyciąga różne skrajne emocje i tyle. No mnie kibice Kopenhagi myślę, że bardzo cenią i lubią, no to normalnym i takim wprost proporcjonalnym do tego będzie to, że inni kibice po prostu będą mnie, tak kulturalnie mówiąc, nie będą mnie kochać, o tak, więc... Ale podoba ci się to. To znaczy, no... Bo nie jest też tak, że każdy dobry piłkarz Kopenhagi ma takie przyjęcie, jak jedziecie gdzieś na wyjazd, czy do Herning, czy gdzieś. Czy nie wiem, powiem szczerze, tak, no każdy jest innym człowiekiem. Ja jestem takim, że mnie... Nie wiem, ja od dziecka i po dziś dzień doceniam bardzo emocje w piłce nożnej. Nie lubię takiego wyartykułowanego sportu, gdzie wszystko tam, powiedzmy, poczny, nie wiem, wszyscy te same koszulki, te same buty. No, każdy jest inny, niech możesz się... Możesz się, you can express, jak byś chciał i to jest fajne, więc mi kompletnie to nie przeszkadza, że ktoś jest tam cichy, ktoś jest głośny, ktoś jest taki, nie wiem, chamski, czy ktoś jest bardzo miły. No każdy ma prawo być sobą, robi to, co uważa za stosowne. Ja jestem sobą i Dania to jest taki wolny kraj, można mówić co się chce, tak długo jak się kogoś nie krzywdzi w jakiś tam, powiedzmy, drastyczny sposób, mi to bardzo odpowiada. Nie wiem, to jak mnie zapamiętają kibice, to ich sprawa. Ja wiem, że wygrałem prawie wszystko, co było do wygrania w Danii i w tym sezonie też wydaje mi się, znaczy inaczej, wiem, że trzecie mistrzostwo z rzędu uda nam się zdobyć i na pewno zostawienie pierwszego wrażenia, gdziekolwiek się jest bardzo ważne, ale mam wrażenie, że to ostatnie wrażenie jest nawet ważniejsze i tak, to są moje ostatnie miesiące w Kopenhadze, ale na niczym bardziej mi nie zależy niż na pozostawienie właśnie takiego obrazu Kamila Grabary, że wygrał to, co mógł i poszedł dalej w świat. Ale zbudowałeś mega relacje z kibicami, z tą sekcją 12, bo nawet patrząc na ten filmik, kiedy oni śpiewają hej Kamil Grabara, no to tam wiesz, już jest wzruszenie totalne. Rzadko się też w takich obrazkach pewnie odnajduje. No wydaje mi się, że sobie na to musiałem zasłużyć. No, bez powodu by mi tego nie śpiewano. Nie doceniano by mnie w taki sposób, w jaki jestem doceniany, ale wydaje mi się, że jak w życiu i tak i w piłce nic nie jest za darmo i to wszystko było wywalczone tą tytaniczną, ciężką pracą, jak to się mówi, więc na pewno jest to fajne i na pewno też fajnie jest zarabiać pieniądze grając w piłkę, ale też bardzo fajnie, nie powiem, że lepiej, bo nie, ale na pewno też bardzo fajnie mieć uznanie w swoim miejscu pracy i być postrzeganym jako taka osoba,
za jaką mnie postrzegają tutaj i za to zawsze będę wdzięczny i tyle. No, trudno mi coś więcej powiedzieć, bo myślę, że tak jak kariera piłkarza, czy moja kariera, przygoda z piłką, nie wiem jak długo będzie trwała, może już nigdy nie będę w żadnym miejscu tak traktowany, jak jestem tutaj. No właśnie, tak fajna rzecz mieć taki sentyment z Kopenhagą. Też się zastanawiam, czemu, jak się właśnie też to, czy akurat może to miejsce było jakieś też wyjątkowe, że udało ci to też tak zbudować, bo nawet Jes Mortensen, który tutaj jest jakby oficerem prasowym, on powiedział takie zdanie, że przez te wszystkie lata nie widział takiego bramkarza w tym klubie. Znaczy wydaje mi się, że to był taki odpowiedni fit dla mnie i dla Kopenhagi w momencie, kiedy tutaj przyszedłem. Ja potrzebowałem takiego miejsca jak Kopenhaga, a Kopenhaga potrzebowała takiego bramkarza jak ja i wszystko zadziałało tak, jak powinno. Oczywiście to się nie stało bezwiednie, to wcale nie znaczy, że tak musiało być, tak mogło być. No pewnie tutaj pasowałem troszeczkę bardziej niż do innych klubów potencjalnie w danej chwili, więc wypaliło. No i tyle, no takie komentarze na pewno łechczą bardzo ego. Ale w sumie nie będę sobie tego odmawiał, bo na to zasłużyłem, więc jest okej. Okay. Nie no, totalnie. 100 meczów ponad, 108, tam pamiętam, że jak miałeś 100 spotkań, to 42 czyste konta, no to też robi wrażenie. A tak zastanawiam się, czy właśnie tak samo myślisz, że trafisz z Wolfsburgiem, że to była taka decyzja, która raczej tygodnie analizowania, zastanawiania się, która... Sam powiedziałeś, że byłeś w takim położeniu, że mogłeś sobie ty wybierać po swojemu, że ty stawiałeś warunki, ty wybierałeś sobie miejsce, to rzeczywiście była... Długi taki proces analizy, czy jednak czułeś po prostu wszystkie plany są fajne, dopóki nie zaczyna się ich realizacja, no nie? Wszystkie plany mają jakiś sens, powinny się udać, na papierze wyglądają genialnie, więc nie wiem, odetnijmy może łatkę tego, że to jest plan idealny i tyle, po prostu to było coś, że faktycznie byłem w takiej sytuacji w swojej przygodzie z piłką, że miałem ten komfort wyboru i nie musiałem czekać na jedną lepszą bądź gorszą, czy po prostu jedyną opcję i się na nią rzucić i liczyć, ok, jak nie teraz, to nigdy. Bo przede wszystkim, gdyby nie było odpowiedniej opcji, to ja bym, nie wiem, czy ruszałbym się z Kopenhagi. Myślę, że na spokojnie mógłbym wynegocjować całkiem przyjemny następny kontrakt i tak naprawdę nie przejmować się tym, co dalej. Ale inaczej, w trakcie mojej przygody z Kopenhagą i po mojej przygodzie z Kopenhagą, no umówmy się, że byłem w stanie zweryfikować na ile Kamil Grabara jest dobrym bramkarzem, a na ile mu się wydaje, że jest dobrym bramkarzem i wydaje mi się, że całkiem sympatycznie potrafiłem przedstawić się Europie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Już nie mówię o lidze duńskiej, bo wiem, że ona nie jest aż tak atrakcyjna jak inne ligi, co jest okej. Okay. No i wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę okej. Ja zawsze myślę, że jestem swoim największym kibicem i najbardziej w siebie wierzę, więc to wiedziałem, ale dwa, to też trzeba było się umiejętnie sprzedać i grać dobrze, kiedy po prostu musisz grać dobrze i wydaje mi się, że to mi się udało, więc A, te opcje były, B, ja mogłem wybierać, C, wybrałem to, co mi na końcu najbardziej pasowało, a po D, no Kamil Grabara teraz wierzy w to, że może grać w największych klubach w Europie i tak jak wiem, że Wolfsburg wierzy dokładnie w to samo, tak jak ja i nie chciałbym tutaj jakichś ram czasowych podawać, ile Kamil Grabara powinien być w Wolfsburgu, a ile nie Ale powinien. Ale podałeś też 2 lata już kiedyś. To było może tak rzucone po prostu, bo jeżeli chodzi o planowanie, no to tak bym chciał, no idealnym rozwiązaniem. Inaczej, w Wolfsburgu będę tyle, ile finalnie będę, to jest pierwsza rzecz. Oni mi zaufali. Podpisali kontrakt, więc ja postaram się to spłacić z jak największą nawiązką, jaką potrafię, a co wydarzy się dalej, no patrząc na historię sprzedaży Wolfsburga, no to też gdzieś zainspirowało mnie do tego, okej, to jest klub, który faktycznie chciałby mnie wypromować i zarobić na mnie też duże pieniądze, więc to jest też coś, co ja chciałbym w swojej karierze zrobić i grać w tych naprawdę największych klubach w Europie i mam nadzieję, że będę w stanie swoje marzenia gdzieś spełnić. Wypuszczali konkretnych gości w świat, jak Kevin De Bruyne i tak dalej, natomiast bramkarzy jeszcze takich wielkich nie było, więc... No tylko trzeba spojrzeć na to, że ostatni bramkarze, którzy grali w Wolfsburgu, to grali tam po 9-8 lat, więc to też mówimy o innej skali, o innym profilu piłkarza, w innym wieku przychodzili do tego klubu, więc to ciężko to porównać do mojej osoby. Jasne. Rzeczywiście jest tak, że topowe kluby
brakuje im tego faktora u ciebie właśnie top 5 lig i... Nie wiem, ja nie chcę mówić inaczej. Nie widzę żadnego sensu w ogóle w rzucaniu nas klubów i tak dalej, bo jakie to ma znaczenie, czy jakaś oferta była, czy nie, to w ogóle gdzieś tam, nie wiem, niech dziennikarze sportowi żyją w swojej bańce, że może akurat podali trafny klub, może nie. Nie będę tego prostować, bo nie ma sensu. Z doświadczenia już teraz wiem, że jest to bardzo ważny aspekt, więc tak. Ale tak generalnie jak patrzysz, co się pisze, co się mówi o właśnie wracając do tych dziennikarzy, to pewnie wielokrotnie się śmiejesz, albo masz takie podejście, że jednak głupoty. Znaczy to wielokrotnie to ja bym chciał, żeby faktycznie takie tematy były, nie? Także to działa, to taki miecz obusieczny, bo i w jedną i w drugą stronę to czasami działa, więc... No nic, no niech piszą, no piszcie sobie, no musicie z czegoś też... Zawsze lubię, jak jest to, piszcie. No piszcie, no nieważne jak, ważne, że piszą, nie? Zawsze wzrasta wtedy wartość. A to, że zostajesz teraz jeszcze pół roku, to była decyzja głównie twoja, Wolfsburga? Czy jakby przyszedłeś na przykład i powiedziałeś, słuchajcie, dajcie mi jeszcze zagrać City, dajcie mi powalczyć o fajne pożegnanie? Czy... Nie, no to nie była moja decyzja, w sensie w jakim świecie my żyjemy, żeby wierzyć, że to była decyzja piłkarza, który podpisał kontrakt z klubem, więc jest w dyspozycji tego klubu. Sytuacja jest taka, że bramkarz Wolfsburga ma pół roku do końca kontraktu. Z tego co wiem, zostało mu to przedstawione, że nie będzie dłużej już bramkarzem numer jeden, nie dostanie też nowego kontraktu, więc miał z tego co wiem wolną rękę, nie znalazł sobie klubu zimą, za co go kompletnie nie winię, bo a po co, a b jeżeli gra, no to wiem, że też pewnie przesłanki miał takie, że liczył na to, że zagra na Euro dla Belgii, nie wiem czy Courtois do tego czasu wróci, może tak, może nie. Więc nie wiem, to jaką decyzję podjął, to kompletnie jego sprawa i you know. I oczywiście no, z racji tego po prostu ja zostałem w Kopenhadze na pół roku, nad czym kompletnie nie ubolewam. On sobie dogra sezon w Wolfsburgu i tyle. No. Platasz właśnie czasem angielski, bo też dobrze się wpasowałeś do tej Kopenhagi, to naturalne, siedzisz tutaj. To znaczy ja od 17 roku życia muszę używać codziennie angielskiego, więc mało mam polskich kolegów w drużynach, a właściwie to żadnego. No tak, to najbliżej mi do słowackiego, więc no, nie próbuję zgrywać siebie jakiegoś lingwinisty czy kogoś. Ale właśnie chciałem zapytać, jak ten niemiecki? Czy już tam jest grany? No, jest, genialnie. Będzie, myślę, że szybko się nauczę. A tak na poważnie, no to jedno to język, dwa to jakaś tam, nie wiem, wpasowanie się do grupy. Oczywiście, że języka postaram się nie olewać, ale no, nie będzie to mój główny target pobytu w Wolfsburgu, żeby nauczyć się niemieckiego, tylko żeby po prostu dobrze grać dla Wolfsburga, więc to na pewno pierwsza najważniejsza rzecz. Mhm. Chciałem cię też zapytać, jak ty po prostu podchodzisz do wszelkiej takiej gry z kibicami rywali, czy to właśnie gdzieś tam wsadzić kij w mrowisko u Turków, czy właśnie gdzieś tam też wrzucić coś do kibiców Brandby, że to bardzo fajnie, że oni przegrywają. Jak się zastanawiam, czy to po prostu czysto dla fanu, czy po prostu trochę cię to napędza, właśnie gdzieś tam jeszcze podkręca, że no, później musisz się obronić? Tak? No pewnie trochę wszystkiego po trochę. Nie, no fajnie jest inaczej. Ja wiem, że pewnie jako jeden z, może nie jeden z nielicznych, albo w sumie jako jeden, jeden z pewnie z dwóch, trzech piłkarzy widzę duńskie, tak oczy są na mnie skierowane i każdy mój błąd dzięki też mojej osobie, bo to też sprokurowane moimi jakimiś akcjami i moimi... Tak, moimi zachowaniami. Jestem na takim świeczniku, ale mi się to podoba. I tyle, no to jest kombinacja wszystkiego, po trochu jakieś nudy, czasami po prostu chęcia, nie wiem, tak, chęci jakiegoś małego piekiełka albo takiej burzy w szklance, więc nie wiem, ja jestem po prostu sobą i fajnie mi się żyje będąc sobą i tyle. No i klasa, o to chodzi, ale też... Zastanawiam się, czy czasem właśnie jakieś, nie wiem, nie myślisz o takich konsekwencjach na zasadzie, czy czasem później nie żałujesz kiedyś po czasie, że coś niepotrzebnie... No pewnie były takie rzeczy, których żałuję, w sensie inaczej. Nawet myślę o tych Turkach, gdzie tam, wiesz, to jest po prostu jakieś szaleństwo, ci tam wrzucili też twoim bliskim na media społecznościowe. No, mówię inaczej, gdyby to wszystko było skierowane w moją personę, nie ma najmniejszego problemu, ale inaczej, no zbieram żniwa tego, co sam zasiałem, tak, więc... Dziwnym byłoby teraz siedzenie tutaj i próbowaniem takiego tłumaczenia, że w sumie o co to chodzi, dlaczego tak się stało. No,
no wiemy, jacy oni są, ja też wiedziałem, pisząc tego posta, więc czy powinienem tego teraz żałować? No nie wiem, po prostu zbieram żniwo tego. Szkoda, że moi bliscy dostali gdzieś tam baseballem w tył głowy, ale trudno, no wszyscy żyją, jest okej, okay, nie zabili nas, jest dobrze. Jest dobrze, ale doszło do tego, że musiałeś komentarze wyłączyć. Znaczy, no nie tyle, po prostu, nie wiem, musiałbym chyba baterii testować Apple po prostu i zadzwonić do Billa Gatesa, czy tam kto to tam ma tego Apple, że no jednak te telefony nie potrafią podołać, jak jest tyle wiadomości, no i tych wszystkich powiadomień, więc to też głównie tym spowodowane. A nie, w sensie wiadomo, że to jest też chwila, potrzebujesz jakieś, wiesz, adrenalinki, żeby coś się działo, wrzucasz, ale nie masz później takich myśli, że na zasadzie, nie wiem, właśnie, a może kiedyś zagram w Turcji, będzie to mi jakoś tam... Znaczy, no słuchaj, no, na pewno teraz, jakbym chciał, to Fenerbahce mnie przyjmie z otwartymi rękami, więc... Trochę pracujesz też właśnie na... Nie, no ale tak całkiem poważnie, no to inaczej. Na pewno gdzieś tam zdaję sobie z tego sprawę, że gdzieś w ścisłym gronie, gdzie na przykład będzie dwóch kandydatów, ja będę jednym z nich, czy to będzie przemawiało na moją korzyść? No nie, ale ja zawsze chciałbym i życzyłbym sobie tego, żeby moja osoba była rozpatrywana przez to, co ja prezentuję na boisku, bo to, co prezentuję za boiskiem, to gdzieś jest moja indywidualna decyzja i komuś ona się może podobać, komuś nie musi, ktoś może mieć kompletnie gdzieś tam, nie wiem, taki nijaki do tego stosunek, okej, możecie mnie oceniać, ale nie lubię po prostu, nie lubię, ale też rozumiem, że czasami moja postawa boiskowa jest oceniana przez pryzmat tego, jaką osobą jestem, więc do końca zawsze to jest fair, okej, jestem w stanie z tym żyć, ale po prostu życzyłbym sobie tego, to takie myślenie życzeniowe, żeby Kamil Grabara jako piłkarz był postrzegany przez to, co robi na boisku. No właśnie, zawsze jest niestety ten filtr i to mega przeszkadza, ale pewnie na przykład, nie wiem, taki Emiliano Martinez jest przez ciebie ceniony jako... Chociaż właśnie nie, bo też byś patrzył z filtrem, bo jest po prostu barwną postacią. Znaczy, ja nie znam go osobiście, więc ciężko mi jest... Ja staram się nie oceniać ludzi, których nie poznałem, ani nie zamieniłem z nimi w życiu zdania, więc ciężko mi powiedzieć. Znaczy, z tego co wiem, to Emiliano Martinez to całkiem w porządku gość, z tego co Wojtek Szczęsny mówił, więc... A że Wojtka bardzo cenię, no to zgaduję, że tak musi być, ale mówię, no nie lubię oceniać ludzi, których po prostu nie znam. Mogę ocenić to, jak grają, czy jak trenują, ale... No ale nie mogę ich oceniać jako ludzi, jako całokształt. Ale też ta barwność na pewno wpływa na to, że oczywiście czasem może działać przeciwko tobie, natomiast też jakby na przykład młodzi ludzie szukają trochę takich idoli. Na przykład mieliśmy teraz te sceny, jak wywołaliśmy Fenerbahce u Sebastiana Szymańskiego, że te dzieciaki naśladują jego cieszynkę. No mega, mega rzecz. Ale u ciebie też na przykład było tak właśnie w Kopenhadze, to wywołałeś, że kiedy grałeś w tej masce, te dzieciaki na przykład chciały też coś takiego zakładać, które chciały zostać bramkarzami. No, proszę mi wierzyć, że ja wcale nie chciałem w tej masce grać i to nie było moje największe marzenie, więc to taki trochę przypadek, że taka maskomania nastąpiła, ale... No, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, jestem dobra. Dokładnie, tylko nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą do bycia idolem, czy wzorem dla dzieci, ale też ciężko mi jest, nie wiem, wydedukować to komuś, że lepiej, żeby jego dziecko się, nie wiem, nie inspirowało mną. No, jeżeli taką podjęło decyzję, to super. Jeżeli potrafi znaleźć coś pozytywnego w mojej osobie, to niezmiernie się cieszę. Oby te same pozytywy, nie te negatywy. No ja też raczej, mając jakieś idoli, albo w sumie nie idoli, ale kogoś, na kogo lubiłem patrzeć, to też raczej nie były bezbarwne postacie, więc... No za dzieciaka, no na pewno Ronaldinho to taka ikona, Oliver Kahn, no... Można by wymieniać, lista nie będzie długa, ale na pewno będą to takie barwne postacie. A w ogóle... Na przykład w klubie. Miałeś kiedyś tak, że trochę czułeś, że ktoś cię blokował w tym byciu sobą po prostu? Bo jednak żyjemy w takim mega politycznie poprawnym świecie. Okej, to prawda, tylko ja chciałbym nadmienić, że ja nigdy nie miałem jakichś nieprzyjemności z kwestii tego, jakiejś mojej działalności w social mediach. Nigdy nikt nie powiedział mi, że mam usunąć jakiś wpis albo że będę miał jakąś karę dyscyplinarną, więc tak ucinając temat. Ty tak naprawdę nie przeginasz, że jesteś po prostu szczery. No, to znaczy nie wiem, czy przeginam. No, żadnego pozwu nie dostałem, więc może nie. Nie podoba mi się, że zmierzamy tylko w moją jakąś barwną stronę, bo mi się wydaje, że ja przez ostatnie 3 lata na pewno bardzo się uspokoiłem w social mediach i na pewno dużo więcej zrobiłem na boisku, a w naszej rozmowie 80% to moje eskapady social mediowe, a 20% to moje występy piłkarskie, więc
taki pstryczek w waszą stronę. Bardzo dobrze, przyjmuję go i wracam do boiska, żeby oczywiście nie było. Analizowałeś sobie na przykład, idąc do Wolfsburga, że też czy pasowałbyś do jakiejś konkretnej ligi? Bo pewnie też twoja wiedza, wiesz, a propos tego, jaki profil konkretny bramkarza jest potrzebny, gdzie, czy na przykład bardziej ci by służyła Hiszpania, czy Premier League i tak dalej. No też to na pewno masz w głowie, bo masz też znacznie więcej takich faktorów. No to na pewno. Ja inaczej, żeby w ogóle napocząć rozmowę na ten temat, wydaje mi się, że warto dodać. Ja mówię, jakieś tam cele sobie stawiam, więc pamiętam jak przychodziłem do Kopenhagi i tak myślałem sobie, no dobra, jeżeli ja w wieku 20, nie wiem, 5, 6 lat nie będę w lidze top 5, to znaczy, że ja nie jestem wystarczająco dobry, żeby grać w takich ligach. I wtedy tak, no nie wiem, i do dziś dzień, i wtedy tak myślałem, że no okej, okay, jeżeli tak nie będzie i to się nie wydarzy, nie ma problemu, Kamil Grabara skupi się na tym, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy w swojej karierze. No potoczyło się tak, że ten punkcik, ten sławny punkcik na lodówce odhaczony. Kolejny pstryczek. I tak. Czułeś na przykład presję, sorry, że cię przerwałem, że czułeś presję taką, że nie wiem, o kurczę, zostaje mi rok nie, i tak dalej. Nie, w ogóle nie, bo ja byłem blisko, bardzo blisko odejścia z Kopenhagi po pierwszym sezonie. Znaczy no, 2 dni mnie od tego dzieliły, była kontuzja, złamanie chyba kilkunastu kości twarzy. To mnie powstrzymało, potem był kolejny sezon i ja grałem bardzo dobrze, więc wiedziałem, że kompletnie inaczej. Wydaje mi się, że gdybym ja się tym tak strasznie maltretował i takie myśli mi nachodziły, nie ma szans, żebym grał w taki sposób, w jaki grałem, więc ja dobrze się czuję w Kopenhadze, bardzo dobrze się czuję w Kopenhadze, bardzo, bardzo dobrze mi się tutaj żyje, gra w piłkę, więc też jest mi łatwiej po prostu grać na danym poziomie, bo nie przejmuję się rzeczami poza piłkarskimi. Mam naprawdę genialne życie, bardzo się z tego cieszę, jestem temu wdzięczny. Mam najlepszą narzeczoną na świecie, jaką mógłbym mieć i naprawdę moje problemy osobiste ograniczają się do zapłacenia rachunków, więc naprawdę mogę się tylko skupić na graniu w piłkę. Mam do tego super warunki, żeby to robić. Jestem zdrowy, więc kompletnie się tym nie maltretowałem. Cieszę się, że to nastąpiło. Ja wiedziałem, że i tak to prędzej czy później nastąpi, grając w taki, a nie inny sposób, więc... A i jeszcze wracając do tych profili i tak dalej, szczerze nie miałem w ogóle jakiegokolwiek ukierunkowania, czy chcę ligę A, B czy C. Po prostu jeżeli będzie to odpowiednie miejsce w mojej głowie i gdzieś tam po jakimś poznaniu rynku z agentem i tak dalej, jeżeli to wszystko gdzieś będzie pasowało, to nie ma dla mnie znaczenia, czy to Hiszpania, Włochy, Niemcy, tyle. Mhm. Jak już właśnie pobroniłeś na regularnie bardzo, bardzo sporo, dotknąłeś też tej europejskiej piłki. Myślisz sobie dzisiaj, że nie wiem, są jakieś takie aspekty, nad którymi realnie możesz popracować, możesz je rozwinąć, albo od czego to też zależy? Bo tak się zastanawiam, czy realnie różnice między tymi typowymi bramkarzami są dzisiaj duże, czy jakby to bardziej jest jakaś kwestia też konkretnie, nie wiem, posiadania stabilnej formy. Znaczy na pewno dobrego środowiska. Moim zdaniem wydaje mi się, że różnice są dosyć duże, bo nie ma takiego samego bramkarza, tak? Są różne kluby, nie wiem, na przykład dla szybkiego przykładu, nie wiem, czy Jan Oblak byłby dobrym bramkarzem w Manchester City. Nie każdy bramkarz pasuje do każdego klubu i myślę, że to jest najważniejsze, wiedzieć, do jakiego klubu się pasuje i mieć to szczęście, żeby mieć transparentnego trenera, gdzieś tam przy transferze wiedzieć, co będzie od ciebie wymagane. Wtedy jest na pewno zdecydowanie łatwiej nakreślić. Wiadomo, nie mówię, że nie ma takiej możliwości, żeby podszkolić jakiś aspekt na tyle, żeby się wpasować, ale nie wydaje mi się, wracając do tego przykładu Oblaka, że na przykład Jan Oblak byłby w stanie grać tak dobrze nogami, żeby wpasować się do City, więc po prostu wszyscy bramkarze są inni, ja też się zaliczam do grupy bramkarzy, raczej tych wyższych. No myślę, że jako bramkarz jest naprawdę milion czynników ważnych, więc ciężko jest tak jeden do jednego porównywać bramkarzy. Ja kompletnie tego nie robię. Na pewno najważniejszą cechą topowego bramkarza to jest ten wysoki, najniższy poziom. Czy masz właśnie wśród tych też takich topowych bramkarzy po prostu takich, których lubisz jakoś podglądać? Znaczy ja nie mam problemu podglądać każdego z bramkarzy, w sensie
Na pewno nie jestem zafiksowany na tym punkcie, że chciałbym podawać piłkę dokładnie w taki sam sposób jak bramkarz Y. To jest bardziej na zasadzie tego, jakie decyzje dany bramkarz podejmuje w danym momencie. To mnie bardziej interesuje, bo to jak ktoś egzekuje podanie czy interwencję, to jest tam sprawa drugorzędna. Bardziej mi się wydaje, co kieruje bramkarzem przy podjęciu jakiejś decyzji. I na przykład bardzo doceniam czas, kiedy byłem w Liverpoolu i Alisson przyszedł do Liverpoolu. Myślę, że teraz rozumiem, jak dużo się od niego nauczyłem, po prostu patrząc, jak on się w bramce zachowuje, taki naprawdę brak niepotrzebnych przyruchów, taki spokój przy interwencjach, nie wiem, wydaje mi się, że w mojej grze też to widać, że raczej ten spokój przy podejmowaniu decyzji jest, więc ja na pewno wiem, że jestem takim beneficjentem tego, co Alisson robił. Na pewno nie jest to jeden do jednego to, co on, ani nie wiem, może któreś rzeczy robił lepiej od niego, może na pewno gorzej też wiele rzeczy, ale na pewno od każdego bramkarza można coś podpatrzeć. Grunt to, żeby nie próbować kopiować. A tak patrząc na całość swojej drogi, to nie miałeś czasem myśli, że nie wiem, jakiś krok byś wykonał inaczej? Wiadomo, że dzisiaj to też nie ma większego sensu. A łatwo jest rozpamiętywać, tylko po co? W sensie ja dostałem największą lekcję życia w Huddersfield, w drugiej lidze angielskiej. Wtedy myślałem, że okej, no jednak się trochę przeliczyłem, ale co mi innego pozostało, to trenować, pracować dalej i to już daleko, daleko za mną. Ale mówię, to ile takiego gówna w moją stronę poczułem, jak źle po prostu grałem, jakie... A z której strony bardziej? Tam, swojej, psychicznej, okay. Na miejscu, tak z retrospekcji wiem, jakie fatalne decyzje potrafiłem podejmować. Wiem, że już naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobne jest to, że większe gówno mnie spotka i jest to naprawdę... Nie zamieniłbym tego czasu na nic innego z perspektywy czasu, bo to, co miałem na wpuszczę, to, co miałem zepsuć, to już wszystko zepsułem w jednym miejscu. Sorry dla wszystkich kibiców Huddersfield, dla ludzi w klubie, no ale taki miałem czas. Nie wszystko zagrało, a właściwie to nic nie zagrało i na pewno tam nie pasowałem na bramkarza w danej chwili, jak już tak już o tym mówimy, więc... A właśnie z czego to wynikało? Nie wiem, w sensie po prostu najwyraźniej nie byłem gotowy po prostu, żeby grać w Championship. Może faktycznie wtedy to był czas, żeby, nie wiem, przejść do jakiejś ligi belgijskiej czy gdzieś, nie wiem, może. Mhm. Wiem, że akurat wtedy miałem jeszcze dwie inne możliwości wykonania transferu. Podjąłem taką, bo liczyłem, że po sezonie będę grał w Premier League. No okazało się, że nie, ale mówię, to ile nauczyłem się w przeciągu tego praktycznie niecałego roku, to na pewno jest warte więcej niż 5 lat w innym miejscu. No tak, no na koniec końców największa lekcja, jaką chyba można było zgarnąć, tak w rzeczywistości. Okej, czyli mówisz z takim pełnym przekonaniem, że w ogóle nie masz wątpliwości, że to trzecie mistrzostwo wam wpadnie? Nie, w sensie inaczej. Cokolwiek innego aniżeli mistrzostwo w tej drużynie to porażka i cieszę się, że taki standard się w tym klubie zrobił od kiedy tu przyszedłem. Cieszę się, że dołożyłem do tego cegiełkę. Na pewno nikogo nie będziemy mogli obwiniać, jeżeli mistrzostwa nie wygramy, ale mówię, dopóki będę na boisku, to będę robił wszystko, żeby to mistrzostwo wygrać i wierzę, że je wygramy. Po prostu wiem, że je wygramy. I tyle. Na koniec temat, który muszę niestety poruszyć, czyli po prostu patrzysz mniej więcej na to, siedzisz a propos kadry, co się dzieje i tak dalej, żyjesz tym, czy po prostu zupełnie... To znaczy, tak długo jak nie jestem powoływany, to ciężko mi się wypowiadać na tematy niezwiązane ze mną, bo nie jestem związany z tymi tematami, jeżeli mnie tam nie ma. Na pewno chciałbym, żeby nasza kadra miała jak najlepsze wyniki i tyle, a co jest więcej... Jest duża szansa, że w Lidze Mistrzów ktoś Cię obejrzy szybciej niż w Lidze Duńskiej. No nie wiem, może no. Nie wiem, myślę, że nie ma to zbyt dużego znaczenia na ten moment. Czy Kamil Grabara broni w Lidze Mistrzów, czy Lidze Europy, czy w Lidze Konferencji, więc jest okej. Ja jestem szczęśliwy. Mówię, nie zawsze jest fajnie tam, gdzie Cię nie ma, więc tak to spuentuję. Zawsze miałeś luz, ale zaopowiedz taki fajny luz, że chyba ciężko Cię dzisiaj tak zrównoważyć. Nie wiem, w sensie dlaczego miałbym być, nie wiem, dlaczego miałbym żywić jakąś urazę do kogokolwiek. No, jeżeli nie jestem wystarczająco dobry, to w kadrze nie jestem, w kadrze nie gram, nie partycypuję. Nie ma najmniejszego problemu. Może kiedyś będę wystarczająco dobry, to pewnie wtedy do kadry dostanę powołanie, a jeżeli nie będę, no to nie dostanę i tyle. Kamil Grabara, życzę Ci, żeby Pep Guardiola znowu wspominał, ale tym razem nie z grzeczności. No, byłoby fajnie. Dzięki serdeczne.
Dziękuję.